Poznajmy teraz historię Polski z lat 50., 60. i 70. pod kątem wydarzeń politycznych. Zaczniemy sobie od wydarzenia bardzo ważnego. W 1953 roku zmarł Józef Stalin, przywódca Związku Radzieckiego, twórca potęgi tego kraju w okresie powojennym. Ten człowiek, który jest odpowiedzialny za powstanie tzw. bloku wschodniego w Europie. Widzimy tutaj Trybuna Ludu, nasz polski wtedy główny organ prasowy, propagandowy, donosił o tym wydarzeniu na pierwszej stronie. To była wielka tragedia oczywiście dla komunistów. Wielu ludzi, którzy nie byli świadomi prawdziwej istoty komunizmu, również przeżywało tę śmierć. Natomiast czy ta śmierć zmieniła coś radykalnie w życiu Polaków od razu? Tak naprawdę od razu nie. Jak widzimy, w tym samym momencie niemalże został internowany prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Przypominam, chodziło o to, że sprzeciwiając się ograniczeniom religijności Polaków, sprzeciwiając się walce, jaką komuniści podjęli z Kościołem katolickim, Stefan Wyszyński wystosował taki słynny apel, który do historii przeszedł pod nazwą Non possumus, czyli nie możemy. Określenie to pochodzi z czasów jeszcze apostolskich. Właśnie tych słów używali apostołowie, nie godząc się na ograniczenie chrześcijaństwa, szerzenia chrześcijaństwa w czasach dawnych. No i tym razem również Wyszyński nawiązywał do tych słów. Nie możemy się po prostu zgodzić na to, aby wyrugować, wyrzucić z życia Polaków chrześcijaństwo. No i po tym właśnie apelu, po tym sprzeciwie radykalnym Wyszyński został internowany. O tym już na pewno wiesz. Natomiast tutaj tylko zaznaczam, że mimo tego, że Stalin zmarł, to pewne sprawy związane z kształtowaniem polityki socjalistycznej w naszym kraju pozostały niezmienne. Wyszyński został internowany, spędził w internowaniu 3 lata. Widzimy, że kolejna rzecz, która również nie zwiastowała takich rychłych zmian po śmierci Stalina, to przejęcie czasopisma Tygodnik Powszechny przez prokomunistyczne stowarzyszenie PAX, czyli Tygodnik Powszechny, który miał być takim głosem katolickim, został przejęty tutaj przez ramię komunistyczne. Zmienił nam się premier. Premierem został Józef Cyrankiewicz. Bolesław Bierut pozostał przywódcą naszego kraju jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, natomiast Józef Cyrankiewicz, którego tu widzimy na fotografii, objął funkcję premiera. A fotografia ostatnia na naszym slajdzie to oczywiście prymas tysiąclecia, czyli Stefan Wyszyński. Jednakże pewien czas minął po śmierci Stalina i można było zaobserwować pewne zwiastuny tego, że może będzie nadzieja na to, aby żyło się w Polsce trochę lepiej. Takie sygnały musiały nadejść ze wschodu, bo przecież Polska była wtedy uzależniona od Związku Radzieckiego. Wiecie już też, że po śmierci Stalina w Związku Radzieckim przez 3 lata bardzo mało się zmieniło. Dopiero w roku 56 Chruszczow odważył się nieco skrytykować pewne decyzje Stalina i to był sygnał do tego, żeby coś zmienić. Natomiast wcześniej już pewne takie nadzieje na to, że może w naszym kraju coś się zmienić na lepsze, płynęły właśnie ze Związku Radzieckiego. Może to dziwnie zabrzmi, ale taką nadzieją była wieść o tym, że zmarł człowiek, niejaki Beria. Był to szef NKWD, bardzo niebezpieczny człowiek, mający na swoim sumieniu śmierć wielu, wielu ludzi. Jego śmierć oznaczała, tak jak powiedziałem, taką nadzieję dla Polaków, że może teraz już ten terror komunistyczny będzie łagodniejszy, może mniej ludzi będzie aresztowanych, może mniej ludzi straci życie, mniej ludzi będzie inwigilowanych przez władze socjalistyczne. Drugą taką rzeczą, która wlała trochę optymizmu w serca Polaków, była sprawa Józefa Światło, który był pracownikiem MBP, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli takiej instytucji, która zajmowała się właśnie śledzeniem
inwigilowaniem Polaków, szukaniem wszelkich przejawów reakcji antysocjalistycznej, wrogów socjalizmu, aresztowaniem ich, przesłuchiwaniem ich itd., itd. I ten człowiek, Józef Światło, widzimy go tutaj na zdjęciu, w pewnym momencie zdecydował, że nie chce dalej uczestniczyć w tym procederze szpiegowania własnego narodu, donoszenia na niego władzom komunistycznym. I ponieważ miał dostęp do wielu tajnych materiałów, te materiały zdołał skopiować, wynieść je z tego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i uciekł na zachód Europy. Tutaj go widzimy na fotografii, że siedzi przed mikrofonem, na którym są litery RFE. Powinieneś już pamiętać, że to jest skrót od słów Radio Free Europe, czyli Radio Wolna Europa. Przypomnijmy, że to była rozgłośnia, która nadawała w języku polskim z terenu zachodnich Niemiec, no i nadawała te rzeczy, których cenzura w polskich mediach nie akceptowała. Więc tutaj go widzimy jako człowieka, który przeszedł na drugą stronę barykady, wyjechał na zachód i tam ujawnił wszystkie niecne sprawy, jakie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego miało na swoim sumieniu. No i tutaj, jak widzicie, poszło to w eter, ludzie to usłyszeli również w Polsce. Sprawiło to, że zaczęły się naciski na to, aby zlikwidować to ministerstwo znienawidzone, czyli bezpieczeństwa publicznego. I to, jak widzicie, stało się faktem. Mamy likwidację tego ministerstwa. Mało tego, zdecydowano również o uwolnieniu z więzienia polskiego komunisty Władysława Gomułki. Jak on się tam znalazł, też już kiedyś było wspomniane. Otóż oskarżono go wcześniej o to, że ma odchylenie takie od poglądów komunistycznych. Zarzucano mu, że zdradza te poglądy komunistyczne i został uwięziony. Teraz został wypuszczony, czyli to taki drugi znak, że no, trochę to złagodzenie następuje w tym naszym kraju. Jeszcze jedną tutaj rzeczą warto notowania było to, że w tym samym mniej więcej czasie ukazała się powieść Leoparda Trymanda pod tytułem Zły, która w sposób taki symboliczny była taką krytyką stosunków społecznych panujących w stalinizmie w Polsce, doby właśnie stalinizmu. No i też ludzie czytając tę powieść mogli pewne rzeczy zobaczyć z otoczenia ich, które umykały im wcześniej. Więc te wszystkie rzeczy możemy nazwać odwilżą, tak jak tu mamy w nagłówku tego slajdu. Odwilż, czyli w polityce taki czas, kiedy ustępuje jakiś reżim, ustępuje jakiś terror, kiedy następuje złagodzenie pewnych stosunków politycznych. I to się właśnie w naszym kraju zaczęło dziać w pewnym czasie, oczywiście po śmierci Józefa Stalina. Ta śmierć tutaj jest kluczowa, dlatego że brakowało tutaj w Związku Radzieckim kolejnej osoby, która byłaby tak silną osobowością, która byłaby w stanie tak twardą ręką rządzić, jak to robił Józef Stalin. Niestety dla naszego przywódcy Bolesław Bierut został w pewnym momencie wezwany do Moskwy. Tam oficjalnie z powodów zdrowotnych zmarł. Nieoficjalnie można się domyślać, że różne tam się mogły wydarzyć rzeczy. Faktem jest, że Bierut z tej podróży do Polski już nie wrócił. Trzeba było w związku z tym wybrać nowego pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tak jak tutaj widzimy ten skrót, trzeba sobie go zapamiętać. I tym nowym naszym szefem tak naprawdę państwa został widoczny tutaj na fotografii Edward Ochab. Sprawował on tę funkcję niedługo, bo od marca do października roku 1956. Ten rok 56 jest kluczowy w nauce historii lat 50. naszego kraju, dlatego że w tym roku nastąpiło bardzo, bardzo przełomowych, można powiedzieć, wydarzeń. Przede wszystkim, podobnie jak w Związku Radzieckim, ten rok 56 jest to czas, kiedy w końcu 3 lata po śmierci Stalina ludzie z kierownictwa partii rządzącej odważają się skrytykować czasy wcześniejsze. I tutaj w naszym kraju również część członków PZPR do takich wniosków dochodzi. W związku z tym PZPR ma tutaj teraz dwie frakcje. Jedna frakcja to Puławianie,
To są ludzie, którzy uznali, że skoro Stalin umarł, to też umarły z nim pewne sprawy polityczne i należy nieco inaczej teraz spojrzeć na socjalizm i puławianie chcieli zmian. Zmian w polityce wewnętrznej naszego kraju, chcieli większych swobód obywatelom nadać, większe swobody obywatelom, chcieli po prostu ułatwić nieco życie, zmniejszyć terror, zmniejszyć właśnie zakres działania tego naszego państwa policyjnego wówczas. Natomiast drugą frakcją w PZPR-ze była frakcja natolińska, natolińczycy, którzy uważali, że należy trwać przy tym, co nakreślił Stalin, czyli zwolennicy takiego twardego kursu właśnie budowania komunizmu w naszym kraju bez oglądania się na jakiekolwiek tutaj przejawy żądań wolnościowych czy żądań złagodzenia tego systemu. Czyli tacy twardogłowi, taki beton partyjny. Obie nazwy wywodzą się od po prostu miejsc spotkań. Puławianie swoją nazwę zawdzięczają ulicy Puławskiej i willi, gdzie się spotykali. Natolińczycy również od miejsca spotkań. Te dwie frakcje utrzymały się przez kilka lat, ale pod koniec lat 50. przestały funkcjonować, ale widzimy, że samo ich powstanie już jest takim sygnałem, że coś się dzieje w tym monolicie wcześniejszym PZPR-u. Zwolennicy złagodzenia systemu zaczynają obserwować, że też społeczeństwo tego oczekuje i widzimy, że następuje osłabienie nieco cenzury w naszych mediach. Społeczeństwo polskie zaczyna żądać reform, przeprowadzenia reform i te żądania pojawiają się na łamach pisma zatytułowanego Po prostu. Oprócz tego polskie społeczeństwo domaga się, aby z szefa funkcji Ministerstwa Obrony Narodowej został odwołany tak naprawdę Rosjanin Konstanty Rokossowski. Mówię tak naprawdę, ponieważ mówi się, że to był Polak rosyjskiego pochodzenia, no ale można spokojnie przyjąć, że to był człowiek służący Związkowi Radzieckiemu, więc sam fakt, że na czele naszej armii stoi obcokrajowiec wówczas, pokazuje nam, ile tej wolności było w latach 50. w Polsce. Kolejne żądanie to oczywiście podwyższenie płac, ponieważ żyło się w Polsce wtedy bardzo, bardzo słabo, brakowało ludziom pieniędzy na zakup podstawowych towarów, produktów. Ludzie żyli od pierwszego do pierwszego, często pożyczali pieniądze, bo nie starczało im właśnie na jedzenie pod koniec miesiąca. Żądano też obniżenia norm produkcyjnych, dlatego że każdy zakład stawiał pracownikom pewną ilość produktów, na przykład produktów do wykonania w danym czasie i jeżeli ktoś tego nie wykonał, no to odbijało się to na jego pensji. Więc tutaj żądano, aby ten plan do wykonania dla każdego pracownika, ta norma była po prostu obniżona. No i tutaj mamy jeszcze plakat, który pokazuje nam sprawę związaną z realizacją planu sześcioletniego. Jak pamiętasz, gospodarka komunistyczna to gospodarka centralnie planowana albo sterowana, która zakłada, że państwo planuje wszystko w gospodarce. Wykonanie na przykład planuje jakieś inwestycji czy jakiejś produkcji w określonym czasie. No i ten plan sześcioletni, który nakreślono kilka lat wcześniej, już było wiadomo, że nie będzie zrealizowany, więc tu mamy fiasko tego planu sześcioletniego, co również dosyć mocno obniżyło notowania władzy w oczach Polaków. I te wszystkie żądania, jak widzicie, te wszystkie żądania plus ten nastrój, jaki panował wtedy w roku 1956 w Polsce, te oczekiwania, te nadzieje na to, że będzie trochę lepiej po śmierci Stalina, doprowadziły do wydarzeń, które do historii przeszły w Polsce pod nazwą Poznański Czerwiec. Co to jest takiego? Otóż Poznańskim Czerwcem nazywamy tak naprawdę walkę naszego społeczeństwa z aparatem władzy socjalistycznej. Ta walka odbyła się przede wszystkim właśnie w Poznaniu w ciągu kilku dni, między 28 a 30 czerwca 1956 roku. Cały ten protest społeczny rozpoczął się od strajku w poznańskich zakładach imienia Stalina. Wcześniej te zakłady nazywały się imienia Hipolita Cegielskiego, bo to były zakłady właśnie
tego oto pana, myślę, że pamiętasz w XIX wieku postać Cegielskiego związanego z pracą organiczną. Polski, powiedzielibyśmy dzisiaj biznesmen, wtedy przemysłowiec, fabrykant, który stworzył fabrykę maszyn rolniczych. No i ludzie, którzy pracowali w tych zakładach w 1956 roku, uznali, że pewna szala goryczy została już przepełniona i wyszli na ulicę, co widzimy na fotografii. Żądali chleba, żądali jedzenia, żądali podwyżek pensji, żądali po prostu polepszania warunków życia takiego codziennego. W odpowiedzi na ich protesty, na ich żądania, na ich strajk władza wysłała na spotkanie z nimi oddziały uzbrojone, milicja obywatelska, później również Wojsko Polskie Ludowe. Widzimy, że doszło do walk na ulicach Poznania. Poznaniacy mieli jeszcze pochowane, co niektórzy poznaniacy oczywiście, mieli pochowane różnego rodzaju narzędzia do prowadzenia walki, broń z okresu wojny. W związku z tym te walki, jak widzicie, trwały kilka dni. Poniosło w wyniku tych walk śmierć 57 demonstrantów, chociaż tutaj dane mogą być różne. Strajkujący atakowali poszczególne instytucje publiczne, m.in. więzienie, więc sytuacja była naprawdę poważna. Po prawej stronie, warte zapamiętania miejsce, na zdjęciu widzimy pomnik upamiętniający właśnie walki w okresie tak zwanego poznańskiego czerwca. Warto sobie zapamiętać to zdjęcie. Tutaj na jednym z krzyży widzimy też datę, która powinna nas naprowadzić, o jakie wydarzenie chodzi. Poznań 56, poznański czerwiec 1956 rok. Zamieszki po tych trzech dniach zostały stłumione i władza w naszym kraju doszła do wniosku, że trzeba stworzyć nową formację, która miała pomagać milicji obywatelskiej w przyszłości właśnie w tłumieniu tego typu strajków, wystąpień społecznych, buntów. I tą formacją stało się ZOMO. ZOMO, czyli zmechanizowane odwody milicji obywatelskiej. I to ZOMO później do końca PRL-u będzie uczestniczyło właśnie w pacyfikacji podobnych buntów. Po stłumieniu tego naszego zrywu społecznego, który w Poznaniu nastąpił, tego buntu przeciwko socjalizmowi, padły również bardzo ważne słowa, należy je zapamiętać. Słowa, które wygłosił premier Józef Cyrankiewicz, widzimy go jeszcze raz na zdjęciu, i słowa te brzmiały tak. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. No i tutaj to jest wypowiedź, która bardzo dobrze pokazuje stosunek władzy do obywateli. Jaki język tutaj został zastosowany? Odrąbanie ręki. Władza ludowa. Ludowa, czyli sugeruje nazwa, że to jest władza z woli obywateli, a jednocześnie ta władza bardzo brutalnie do obywateli się odnosi, mówiąc o odrębywaniu ręki. Nie wolno się sprzeciwić władzy, nie wolno mieć innego zdania. Więc tutaj bardzo szokujące z naszego punktu widzenia słowa. Myślę, że ówcześni również odebrali te słowa jako coś niebywałego. To miał być taki sygnał wysłany przez władzę do społeczeństwa, że jeżeli jeszcze raz ktoś kiedyś w jakimś miejscu pomyśli, że można w ten sposób obalić rządzących, no to się grubo myli. To znaczy, że spotka go sroga kara z rąk rządzących. Jednakże sytuacja w Polsce była ciągle napięta. W związku z tym, że zmarł też Bolesław Bierut w roku 56, bo to ciągle poruszamy się w obrębie tego samego roku, trzeba było wybrać jego następcę. I tym następcą wybrano człowieka, który w oczach, powiedzmy, że społeczeństwa mógł posiadać kredyt zaufania. Tym człowiekiem był Władysław Gomułka, który posiadał jeszcze z okresu wojny pseudonim konspiracyjny Wiesław. Czyli chodzi o tą samą postać. Władysław, pseudonim Wiesław Gomułka. Widzimy go tutaj na fotografiach. No i jego twarz oczywiście do zapamiętania. Został pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i urząd ten, jak widzicie, pełnił aż
do roku 1970. Dlaczego on? Dlatego, że tak jak już przed chwilą było powiedziane, spędził on kilka lat w więzieniu. Mimo tego, że miał poglądy komunistyczne, to przez innych naszych polskich komunistów został potraktowany jako taki odszczepieniec, jako ten, który zdradził ideały i trochę wcześniej wyszedł na wolność i dzięki temu w oczach społeczeństwa był takim człowiekiem, no powiedzmy, godnym zaufania. Miał w życiorysie pobyt w więzieniu, więc dla społeczeństwa to był to ktoś w rodzaju takiego bohatera, który też wycierpiał się od strony komunistów. Więc rzeczywiście wybór Gomułki był sprytnym posunięciem ze strony władz PZPR. No i Gomułka, no, skoro siedział w więzieniu za poglądy, to musiał mieć te poglądy trochę inne od rządzących wtedy Polską i jego poglądy w historii widnieją pod nazwą Polskiej Drogi do Socjalizmu, bo tak też nazywał to Gomułka. Mówił, obiecywał ludziom, że jako nowy pierwszy sekretarz będzie dalej budował socjalizm. Tutaj nie było odwrotu od tego systemu, ale uważał, że może ten socjalizm budować lepiej niż budowano to wcześniej, czyli w czasach, kiedy rządził Bierut, kiedy jeszcze żył Stalin. I ten, a taki powiedzmy, że autorski jego pomysł na socjalizm nazywamy Polską Drogą do Socjalizmu. No i tutaj, kiedy Gomułka zaczął zaznajamiać nasze społeczeństwo i partię rządzącą z tymi swoimi pomysłami, to się nie spodobało, to co mówił, się nie spodobało następcy Stalina w Związku Radzieckim, czyli Nikicie Chruszczowowi. Tenże Chruszczow obawiał się, że Gomułka być może będzie chciał wyprowadzić Polskę z tego bloku państw socjalistycznych. Dlatego Chruszczow podjął decyzję o tym, żeby ruszyć na Warszawę wojskiem radzieckim. Przypominam, że wojsko radzieckie stacjonowało w Polsce w okresie PRL-u cały czas i było gotowe do interwencji, więc tutaj taki rozkaz do wojsk radzieckich przyszedł i jak widzicie tutaj na slajdzie mamy napisane, że to wojsko ruszyło na Warszawę w celu być może obalenia rządów Gomułki, gdyby sprawy zaszły z punktu widzenia Chruszczowa za daleko. I tutaj na fotografii widzimy takie znane zdjęcie właśnie Gomułki przemawiającego do ludzi w Warszawie, który obiecuje im właśnie stabilizację, czyli uspokojenie wszystkiego. Gomułka zdołał uniknąć konfrontacji z Rosjanami. To wojsko radzieckie nigdy nie zostało w roku 1956 realnie użyte przeciwko Polakom, więc skończyło się na demonstracji siły Chruszczowa. Gomułka dogadał się z Rosjanami, dogadał się z Polakami, ze społeczeństwem polskim. Można powiedzieć, że zawarto pewien kompromis. I te z kolei wydarzenia nazywamy Polskim Październikiem. Czyli mamy do zapamiętania Poznański Czerwiec, kiedy była taka ogromna próba buntu, obalenia, można powiedzieć, pewnych stosunków społecznych, politycznych panujących w naszym kraju. Bunt przeciwko władzy socjalistycznej. I mamy Polski Październik, kiedy ogromny kredyt zaufania otrzymał Gomułka, który ogłosił, że złagodzi tutaj pewien system partyjny, ulepszy nieco gospodarkę, sprawi, że Polakom będzie się żyło lepiej. Co nam zostało z tego Polskiego Października? Co konkretnie Gomułka zdołał w naszym kraju zmienić? No i tutaj widzimy wypisane te najważniejsze zmiany, które są pokłosiem tak zwanego Polskiego Października, czyli tego właśnie Rokossowskiego, o którym już mówiliśmy, czyli przywódcę Ministerstwa Obrony Narodowej o rosyjskich korzeniach odprawiono w końcu, czyli można powiedzieć, że nasza armia w końcu uzyskała jakąś formę autonomiczności od Rosjan. Wraz z nim Polskę opuścili inni ważni oficerowie rosyjscy, czy też radzieccy. Wypuszczono z obszaru internowania kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski, prymasa tysiąclecia. Wraz z nim ogłoszono amnestię dla więźniów politycznych, czyli dla tych, którzy byli uwięzieni z powodu swoich poglądów. Powstrzymano proces kolektywizacji w naszym kraju, czyli tworzenia dużych gospodarstw państwowych czy zakładów państwowych poprzez odbieranie tych właśnie prywatnych firm czy przedsiębiorstw ich właścicielom i upaństwowieniu ich, czyli mamy ten proces
zatrzymany. Tutaj popatrzmy na mapę. Do roku 56 przez pewien czas w Polsce istniało miasto Stalinogród, właśnie tak nazwane, żeby upamiętnić zmarłego Józefa Stalina, a to miasto to oczywiście Katowice, czyli konsekwencją kolejną polskiego października było przywrócenie miastu Katowice właściwej nazwy zamiast wcześniejszej, czyli Stalinogroda, czyli powróciła do użytku nazwa Katowice zamiast określenia Stalinogród. Zlikwidowano znienawidzony, skompromitowany Urząd Bezpieczeństwa, czyli UB. UBEK to oczywiście funkcjonariusz tego Urzędu Bezpieczeństwa, no ale zamiast tego urzędu, który tropił wszelkie przejawy antykomunistycznych poglądów, który śledził polskich patriotów, torturował, mordował, zamiast tego UB powstała jego następczyni, czyli Służba Bezpieczeństwa, czyli SB. I SB to z kolei funkcjonariusz tejże służby, czyli tak naprawdę w sumie chyba niezbyt duża zmiana. UB zamieniony na SB. SB różniło się tym samym co UB wcześniej. Nastąpił rozwój przemysłu lekkiego. Przypomnę, że gospodarka komunistyczna zakładała, że najważniejszą dziedziną gospodarki jest przemysł ciężki. Ten przemysł nie produkuje produktów, które ludzie chcą kupić w sklepach do domu po to, żeby sobie uprzyjemnić czy ułatwić życie, więc to był wielki problem też do roku 56, że towarów brakowało w sklepach, takich towarów użytkowych typu pralki, lodówki czy sprzęt właśnie gospodarstwa domowego. Tutaj po polskim październiku Polacy dostali obietnicę, że ten przemysł lekki będzie rozwijany, a więc, że będzie więcej towarów w sklepach dla obywateli. No i takim przejawem, powiedzmy, że podniesienia poziomu życia w Polsce miała być obietnica, że będzie produkowany masowo dla Polaków samochód polski o nazwie Syrena. I rzeczywiście pod koniec lat 50. ta produkcja tego samochodu ruszyła, a więc Polacy mieli nadzieję teraz na podniesienie poziomu jakości swojego życia, że będą mogli w przyszłości kupić sobie samochód, podróżować niezależnie od transportu publicznego. Wszystkie te zmiany, wszystkie te obietnice, które towarzysz Wiesław złożył naszemu narodowi, nazywa się w historii małą stabilizacją, a w zasadzie nie obietnice, tylko okres, kiedy te obietnice miały być zrealizowane, czyli okres rządów naszego nowego pierwszego sekretarza to właśnie tak zwana mała stabilizacja, kiedy miało być uspokojenie nastrojów społecznych, załagodzenie konfliktu społeczeństwa z władzą socjalistyczną i podniesienie poziomu życia Polaków. Jednakże bardzo szybko się okazało, że nasz pierwszy sekretarz, czyli wówczas Władysław Gomułka, nie jest taki sympatyczny, jak się kreuje, jak go społeczeństwo postrzega, dlatego że zobaczyliśmy pewną obietnicę, ale fakty miały być troszeczkę inne. Gomułka kontynuował dalej walkę z Kościołem katolickim, mimo tego, że został wypuszczony prymas Wyszyński, to walka z Kościołem trwała. Na czym ona polegała? Między innymi na usunięciu religii, lekcji religii ze szkół. Między innymi na tym, że władza utrudniała budowę nowych kościołów poprzez właśnie różnego rodzaju procedury, odmowy urzędnicze i tak dalej, czy sprawy finansowe. Zaczęto powoływać kleryków do wojska po to, żeby utrudnić im właśnie, powiedzmy, że ukończenie seminarium i zostanie księżmi. Następowała laicyzacja społeczeństwa, czyli władza kreowała taki styl życia, który mówił, że nie ma miejsca w życiu dla Boga. Na przykład budowano miasta tak, czy planowano miasta tak, aby nie było tam miejsca na przykład na kościoły. Przykładem takiego miasta jest położona nieopodal Krakowa wówczas Nowa Huta. Oprócz tego krytykowano na łamach mediów duchownych, kościół, wiarę i tak dalej. Wszystkie te działania plus jednak ciągle
istnienie cenzury zostało skrytykowane przez grupę polskich intelektualistów. I tutaj mamy takie ważne do zapamiętania pojęcie list 34. W 64 roku XX wieku, myślę, że znany ci z lekcji języka polskiego Antoni Słonimski, nasz pisarz, publicysta, zainicjował taki właśnie list otwarty do władz naszych ówczesnych, gdzie skrytykował właśnie to, że dzieła naszych publicystów, naszych twórców sztuki i kultury są cenzurowane przez władze. Skrytykował politykę kulturalną państwa, która nie pozwalała na istnienie wielu rodzajów sztuki, bardzo przenikała właśnie w to, co się tworzyło wówczas, chciała mieć decydujący głos w związku z tym, co się publikuje, a czego się nie publikuje. I tenże list został podpisany w sumie przez 34 polskich intelektualistów, stąd nazwa list 34. No ale jak się domyślasz, władza się niespecjalnie przejęła tym listem, więc niewiele to praktycznie, to niewiele zmieniło w życiu ludzi wykształconych wówczas. No tak, ale w roku następnym, w 1965, wraca sprawa relacji Kościół-Państwo. Kościół-Państwo, mówiliśmy, że te relacje były słabe, Kościół był zwalczany przez naszą władzę. No a tutaj okazuje się, że zbliżamy się do tysiąclecia chrztu Polski, czyli milenium. Mija od kiedy Polska stała się krajem chrześcijańskim, od kiedy Mieszko I przyjął chrzest. No i tutaj biskupi decydują się w związku z tym, że się przygotowują na obchody tej rocznicy. Biskupi polscy przygotowali takie orędzie do biskupów niemieckich, gdzie znalazło się takie oto stwierdzenie. Udzielamy przebaczenia i prosimy o nie. Czyli chodziło o to, żeby biskupi dali przykład też wiernym, aby wybaczyć sobie nawzajem, Polacy i Niemcy, aby sobie nawzajem wybaczyli wszelkie krzywdy, jakie zostały wyrządzone w przeszłości pomiędzy naszymi narodami. Polska władza prowadziła wówczas taką politykę historyczną zdecydowanie antyniemiecką, utrwalając w Polakach taki schemat, że Niemiec to jest spadkobierca hitlerowca, utwierdzając u Polaków taki strach przed Niemcami, wrogość wobec Niemców. Ten strach miał być takim gwarantem dla naszych rządzących, gwarantem jedności, gotowości do walki w przyszłości, ewentualnie z Zachodem, z zachodnią Europą, a więc też między innymi z NATO. No i też ten strach miał przekonać Polaków, że jednym skutecznym sposobem obrony przed ewentualnym zagrożeniem ze strony niemieckiej jest właśnie socjalizm. No więc tutaj władze polskie zareagowały bardzo, bardzo ostro na to orędzie polskich biskupów, głosząc dokładnie odwrotnie, że nie przebaczamy, nie zapominamy niczego, nie chcemy tutaj pojednania. No i to postawiło pod znakiem zapytania, jak będzie w roku następnym, czyli 1966, jak będzie obchodzone tysiąclecie Polski. Środowisko kościelne przygotowywało się poprzez właśnie rozwój duchowy, pracę duchową, poprzez różne ceremonie, msze, różne rytuały. Natomiast władze socjalistyczne postanowiły, że tysiąclecie chrztu Polski, czy raczej tysiąclecie istnienia Polski, jak oni to postrzegali, będzie uświetnione poprzez taką akcję budowania tysiąca szkół na tysiąclecie Polski. I wtedy zaczęto budować, znaczy wtedy, tak naprawdę już wiele wcześniej, jak widzisz, bo w latach 59-72, wybudowano w Polsce 1417 szkół, tak zwane to są szkoły tysiąclatki. Tutaj widzimy, jak taka szkoła wygląda, bardzo charakterystyczny układ okien. Tysiąclatki, szkoły do dzisiaj istnieją jeszcze, działają, wiele z nich jeszcze działa do dzisiaj. Czyli tutaj widzimy rozdźwięk pomiędzy władzą państwową i kościołem, jeżeli chodzi o te obchody milenium chrztu.
No i dochodzimy do kolejnego dużego protestu po tych protestach poznańskich z roku 56. Mamy tak zwany marzec roku 68, marzec 68. Kolejny czas protestów przeciwko społeczeństwu polskiego, przeciwko władzy socjalistycznej. Jak do niego doszło, do tych protestów, do tego marca 68 roku tak zwanego? Otóż poprzedziły te wydarzenia takie oto rzeczy. Pojawiła się grupa ludzi w naszym kraju, którzy bardzo często pojawiali się na zebraniach partyjnych socjalistów i znienacka zadawali pytania bardzo, bardzo kłopotliwe dla tych członków partii rządzącej. W ten oto sposób oni paraliżowali, można powiedzieć, że propagandę podczas tych zebrań, paraliżowali przebieg tych zebrań i w związku z tym, że działali tak z zaskoczenia, przychodząc i atakując tymi pytaniami, nazywano ich komandosami. Takim komandosem był na przykład redaktor późniejszy, oczywiście późniejszy redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik, czy nieżyjący już dzisiaj Jacek Kuroń. To był taki sygnał, że no, ludzie przede wszystkim z kręgu studentów, bo Michnik i Kuroń, przede wszystkim Michnik, wywodzili się właśnie z tego środowiska studenckiego. To był taki sygnał, że powiedzmy, że grupa studentów, dosyć duża w Polsce, rozumie, co się dzieje, nie zgadza się na to, co się dzieje w naszym kraju. Nie podoba im się to, że socjalizm jest taki, jaki jest w Polsce. Nie podoba im się ta mała stabilizacja. Już im nie wystarcza to, co wystarczało wcześniej, czyli że jest względny spokój między społeczeństwem a władzą. Oni już żądają czegoś więcej niż pokolenie sprzed 10 lat. Oni żądają wielkich, większych swobód. Przede wszystkim no, tutaj ta cenzura była czymś, co było dla tych studentów bardzo ważne. Dodatkowo w 1967 roku wybuchła wojna Izraela z sąsiadami, tak zwana wojna sześciodniowa. No i tutaj, jak widzicie, pod presją Związku Radzieckiego Polska musiała zerwać stosunki dyplomatyczne z Izraelem jako odpowiedź na izraelski atak na sąsiadów w ramach tej wojny sześciodniowej. No, pamiętajmy, że w Polsce ciągle była dosyć spora grupa ludzi pochodzenia żydowskiego, no i całkiem spora grupa intelektualistów polskich wywodziła się z właśnie narodu żydowskiego. I tutaj starali się ten fakt, czy może tą informację nagłośnić niektórzy członkowie PZPR-u i obwinić tych ludzi w Polsce pochodzenia żydowskiego o różne niepowodzenia czy złą wolę wobec władzy naszej rządzącej. I tutaj w ramach PZPR, w łonie PZPR pojawiła się grupa moczarowców, albo inaczej partyzantów. To byli nacjonaliści, Mieczysław Moczar był ich przywódcą, no i oni zaczęli nagonkę na Żydów właśnie w Polsce, przekonując, że wszystkie protesty, czy to właśnie studentów, czy komandosów, czy literatów, wszystkie protesty przeciwko władzy państwowej, to jest działanie właśnie Żydów, to jest działanie tejże mniejszości żydowskiej mieszkającej w Polsce. Stąd właśnie problem, który tak naprawdę wybuchł w roku 68. Na początku tego roku w Warszawie w jednym z teatrów zaczęto wystawiać mickiewiczowskie Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka. No i tutaj, jeżeli pamiętasz dobrze treść tego dzieła, no pojawiają się takie sceny, gdzie stykają się Polacy z przedstawicielami cara. Oczywiście wszystko się dzieje w XIX wieku, natomiast ludzie, którzy przychodzili na te Dziady Dejmka, bardzo łatwo mogli odnieść tekst mickiewiczowskich Dziadów do rzeczywistości Polski z roku 1968. Więc bardzo dużo studentów zaczęło przychodzić na te Dziady, gdzie reżyser uwypuklił pewne wątki
antyradzieckie czy antyrosyjskie. No i to oczywiście nie umknęło uwagi rządzących, którzy oskarżyli właśnie reżysera i aktorów o to, że dziady są prowokacją wobec rządzących, wobec socjalistów, i te dziady Dejmka zostały zdjęte z afisza, czyli zabroniono ich wystawiania. Tutaj widzimy aktora, który grał główną rolę w tym spektaklu wówczas, jest to już nieżyjący Gustaw Holoubek. W odpowiedzi na zdjęcie tego spektaklu z afisza, w odpowiedzi na tą nagonkę antysemicką, jaką prowadził nasz rząd, rozpoczęły się w Warszawie protesty studentów Uniwersytetu Warszawskiego, protesty naukowców wyższej uczelni właśnie warszawskiej, między innymi Stefana Kisielewskiego czy Leszka Kołakowskiego. Tutaj zostało takie ukute sformułowanie przez tych naszych naukowców, konkretnie przez Kisielewskiego, wobec naszych rządzących. Rządzących nazwano, czy raczej w zasadzie ich rządy nazwano dyktaturą ciemniaków. Dlaczego? Ciemniak, czyli ktoś taki, mówiąc delikatnie, no głupi, tak, niezbyt rozgarnięty. Dlaczego takie określenie? Dlatego, że to określenie stworzył intelektualista, człowiek wykształcony, mając na uwadze to, że za sterami Polski wtedy stali ludzie, na przykład Gomułka, ludzie, którzy nie mogli się pochwalić jakimś znakomitym wykształceniem. Bardzo często do władzy dochodzili ludzie bez żadnego wykształcenia, bez innego wykształcenia niż podstawowe. Stąd określenie dyktatura ciemniaków. I warto sobie to zapamiętać, że chodzi właśnie o lata 60. o rządy Gomułki. Dyktatura ciemniaków. No i tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, władza ciągle grała na tej nucie, że wszystkie te wystąpienia to przeciwko władzy to nie jest tak naprawdę głos całego ludu, naszego całego społeczeństwa, tylko że jest to działanie żydowskiej inteligencji. Ta inteligencja została skrytykowana przez rządzących, potępiona przez rządzących, ale takim najbardziej radykalnym posunięciem Gomułki było to, że zmusił on do emigracji około 18 tysięcy Żydów polskich. Tutaj napisałem między 13 a 20 tysięcy, bo źródła są bardzo różne, ale warto zapamiętać, że kilkanaście tysięcy właśnie Żydów musiało opuścić nasz kraj i wyjechać najczęściej właśnie do Izraela. To był skutek tej nagonki antysemickiej, to był skutek działania moczarowców, partyzantów. To był skutek tego, że właśnie obwiniano Żydów o to, że działają przeciwko władzy ludowej. Ciekawostką jest fakt, że Gomułka sam miał żonę pochodzenia żydowskiego i to mu jakoś też nie przeszkadzało, aby takie poglądy wówczas reprezentować. Ponieważ studenci się buntowali przeciwko temu, zaczęli strajk na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, zamknęli się na dziedzińcu tego uniwersytetu, skandowali różne hasła antyrządowe, doszło do właśnie aresztowania studentów. Na teren Uniwersytetu Warszawskiego wjechały służby mundurowe, uzbrojone w pałki i inną broń, i te studenty zostały w sposób brutalny protesty studentów zostały w sposób brutalny rozpędzone. Tutaj duży udział w tym rozpędzeniu tych protestów odegrało ORMO, czyli Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej. No i teraz zwróć uwagę na te zdjęcia, które na dole z slajdu są umieszczone. Warto też je zapamiętać. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Widzimy tutaj ludzi, takich powiedzmy zwykłych obywateli, którzy mają w rękach transparenty. Co my tu mamy napisane? Literaci do pióra, studenci do nauki, syjoniści do Izraela. Niech żyje PZPR, niech żyje Władysław Gomułka. Na drugim zdjęciu syjoniści do Izraela. To jest akcja, którą Gomułka zorganizował, aby uspokoić nieco nastroje społeczne. W miejscach pracy pracownikom wtykano takie transparenty, robiono im zdjęcia, później publikowano w mediach publicznych.
po to, żeby przekonać społeczeństwo, że społeczeństwo stoi po stronie rządzących. Literaci dopiero studenci do nauki, czyli takie jednoznaczne stwierdzenie, ci, co piszą książki, niech piszą książki, a ci, co się uczą na studiach, niech się uczą i niech się nie wtrącają do polityki, bo przecież niech żyje Władysław Gomułka, czyli on wie, co robi, niech żyje PZPR, nasza partia rządząca, oni wiedzą, co robią. A jeżeli popierasz Żydów albo jesteś sam Żydem, to opuść nasz kraj i wyjedź do Izraela, syjoniści do Izraela. Czyli tutaj niestety te wydarzenia marca 1968 roku utwierdziły przede wszystkim Europę Zachodnią w takim przekonaniu, że w Polsce ciągle panuje antysemityzm. Mówię ciągle, bo ten antysemityzm był obecny w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej. No i tutaj takie przekonanie było umacniane. Czy ono jest prawdziwe, czy nie, czy ono jest, powiedzmy, oparte na faktach, to już jest kwestia dyskusyjna oczywiście. Natomiast ja tylko mówię, jak to zostało odebrane na zachodzie Europy. I być może do dzisiaj się zmagamy właśnie z tą taką łatką antysemitów, właśnie z powodu tego, co się stało w Polsce w marcu 1968 roku. Takim symbolem właśnie zmuszania polskich Żydów do opuszczenia naszego kraju wówczas była stacja kolejowa Warszawa-Gdańska, skąd odchodziły pociągi właśnie z tą ludnością wywożącą ich poza granice naszego kraju. Minęły dwa lata i mamy kolejny protest społeczny przeciwko naszej władzy. Mamy grudzień 1970 roku. Grudzień 70. Dlaczego doszło tym razem do protestów? Dlatego, że Gomułka zdecydował się tuż przed, tak naprawdę tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zdecydował się na podniesienie cen produktów spożywczych, między innymi cen mięsa. I to były podwyżki ogromne. One sprawiały, że większość polskich rodzin musiała nagle pogodzić się z faktem, że prawdopodobnie nie będzie na święta jedzenia w domu w takiej ilości, w jakiej taki Polak sobie, powiedzmy, wyobraża, że będzie w okresie świąt. Więc tutaj wielki, wielki problem, głód, może nie taki głód jak w krajach trzeciego świata, ale na pewno niedostatek, jeżeli chodzi o jedzenie, taka wizja się pojawiła. W związku z tym na wybrzeżu rozpoczęły się protesty w dużych zakładach przemysłowych, przede wszystkim w stoczniach. Między 14 a 22 grudnia 1970 roku. To jest Gdańsk, to jest Gdynia, to jest Szczecin, to jest kilka jeszcze innych miejsc, gdzie właśnie doszło do protestów. Protestujący robotnicy podpalali budynki związane właśnie z PZPR-em. W odpowiedzi wysyłano przeciwko nim służby porządkowe, dochodziło do walk na ulicach, rzucania kamieniami czy pałowania tak zwanego. W tym okresie też mamy wydarzenie, które znane jest w historii jako tak zwany Czarny Czwartek, kiedy funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej otworzyli ogień do robotników. W sumie zginęło w tych protestach kilkadziesiąt osób. Tutaj akurat mam napisane, że 45. I symbolem też tych śmierci jest postać Zbyszka Godlewskiego, który był pierwowzorem dla takiego tekstu, również piosenki, znanej z wersu Janek Wiśniewski padł. Tutaj widzimy na zdjęciu właśnie ofiarę tych protestów, której ciało zostało położone na drzwiach i przeniesiona ulicami miasta jako dowód, że władza właśnie używa ostrej amunicji przeciwko protestantom, jako wyraz takiego buntu przeciwko temu, jak się władza tutaj ustosunkowała do tych protestów i co robi z obywatelami. Czyli też to zdjęcie warto zapamiętać i skojarzyć sobie z rokiem 70. i z protestami na naszym wybrzeżu. A po lewej też do zapamiętania pomnik, który
upamiętnia te protesty. Pomnik, jak widzicie, stoi w Gdańsku przy wejściu do Stoczni Gdańskiej. Pomnik, trzy krzyże, zwróćcie uwagę, kotwice zawieszone na nich, upamiętniające właśnie ofiary tak zwanego grudnia 70 roku. Grudzień 70 roku był na tyle już daleko posuniętym wydarzeniem politycznym, bunt w społeczeństwie był tak wielki, te ofiary nie mogły zostać zapomniane, nie mogły być wymazane ze świadomości obywateli, że skutki tych wydarzeń były dla Gomułki bardzo dotkliwe. Otóż Gomułka w wyniku tych wydarzeń po prostu stracił stanowisko. Został odwołany, oskarżono go, że sobie nie poradził z protestami i stracił tutaj władzę. Na jego następcę wybrano Edwarda Gierka. Mamy go tutaj na zdjęciach u dołu. Edwarda Gierka, który został pierwszym sekretarzem KCPZPR i mamy tutaj teraz dekadę Gierka. 10 lat niemalże rządów jego. Zaszła też zmiana w fotelu premiera. Nowym premierem został Piotr Jaroszewicz. Gierek zapowiadał budowanie drugiej Polski, czyli o ile Gomułka to mała stabilizacja, Gierek jest to druga Polska. Druga, czyli w domyśle lepsza. Gierek musiał uspokoić jakoś te wszystkie niepokoje społeczne związane z tym, co się wydarzyło na wybrzeżu w grudniu 70 roku. Zaczął w związku z tym jeździć po wielkich zakładach produkcyjnych w naszym kraju, gdzie były protesty, spotykać się z załogą, z pracownikami i zyskiwać ich zaufanie. I tutaj mamy takie słynne jego zawołanie, czy pomożecie? No i zobaczmy, jak to rzeczywiście wtedy wyglądało. Gierek musiał zrobić wszystko, aby władza zyskała znowu kredyt zaufania społecznego. No i spróbujmy zobaczyć i posłuchać, jak Gierek to mówił. Że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. I nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali. I to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No i w tym momencie z sali odzywały się głosy ludzi, którzy przyjechali wraz z Gierkiem i odkrzykiwali: pomożemy, pomożemy, jak najbardziej. I w ten oto sposób Gierkowi udało się całą sytuację związaną z tymi protestami po tych wydarzeniach na wybrzeżu załagodzić. Gierek, żeby zbudować drugą Polskę, musiał mieć pieniądze. Ponieważ znał język obcy, francuski, ponieważ pracował wcześniej na Zachodzie, dosyć sprawnie poruszał się w świecie właśnie dyplomacji zagranicznej. Dzięki temu, że mówił po francusku z przedstawicielami zachodnich krajów, łatwiej było mu nawiązać takie osobiste relacje, nie tylko takie, powiedzmy, że oficjalne, ale też takie bardziej prywatne relacje z przywódcami krajów zachodnich i dzięki temu udało mu się uzyskać aż 65 miliardów dolarów kredytu na to, aby w Polsce podjąć pewne inwestycje. Co to było konkretnie? Przede wszystkim, ponieważ Gierek wiedział, że społeczeństwo intelektualistów w Polsce jest niezadowolone od lat, zaczął większe nakłady tutaj stosować na rozwój kultury. Więcej pieniędzy dostali nasi twórcy kina, teatru, innych sztuk, więc tutaj rzeczywiście sytuacja się polepszyła. Po drugie, Gierek zdecydował się na odbudowę symbolu dla Polaków, czyli Zamku Królewskiego w Warszawie, który no, przez wiele lat po wojnie stał ciągle kompletnie zrujnowany. Po trzecie, Gierek bardzo dużo pieniędzy wpompował w rozwój inwestycji przemysłowych oraz związanych właśnie z taką infrastrukturą. Zobaczmy, na przykład zbudowano za te pieniądze z kredytów w Dąbrowie hutę Katowice. Zbudowano port północny, zbudowano rafinerię w Gdańsku. W Bełchatowie zbudowano elektrownię opartą tutaj na węglu brunatnym.
W Tychach i w Bielsku-Białej powstały fabryki samochodów małolitrażowych, które miały produkować więcej samochodów dla naszych obywateli. Powstała centralna magistrala kolejowa ułatwiająca komunikację właśnie pociągami. W Warszawie rozpoczęto budowę dworca centralnego. No, można powiedzieć, że dzisiaj jeden z symboli Warszawy, szczególnie dla podróżujących pociągami. Zaczęto budowę trasy łazienkowskiej, Wisłostrady, również w naszej stolicy. Są to też do dzisiaj istniejące, powiedzmy, że szlaki komunikacyjne. Również zaczęto budować taką drogę szybkiego ruchu łączącą Śląsk z Warszawą, tak zwaną Kierkówkę, a w wielu miastach rozpoczęto budowę obwodnic. Czyli tutaj widzimy, że wiele, wiele inwestycji jednak za te kredyty w czasach Gierka poczyniono, ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że te kredyty nie zostały w 100% przez Gierka spłacone. Więc tutaj część tych pieniędzy pozostawił kolejnym tutaj pokoleniom Polaków do spłacenia. Lata 70. to też sukcesy, można powiedzieć, naszego narodu, już niekoniecznie związane z działalnością państwa. Na pewno z działalnością państwa jest związany sukces, jaki osiągnął Fiat 126P, tutaj widoczny na fotografii, zwany przez Polaków najczęściej maluchem po prostu. Był to samochód małolitrażowy właśnie. To miał być taki samochód dla mas, samochód, na którym miało być stać każdego Polaka. Samochód, który rzeczywiście zrobił wielką furorę. Tym samochodem Polacy jeździli wszędzie niemalże. Po całej Europie potrafili nim podróżować, i to z całą rodziną z tyłu. Samochód mały, ciasny, strasznie niepraktyczny. Bagażnik posiadający z przodu. Znaczy bagażnik to za dużo powiedziane, bo tam się mieściło koło zapasowe i kilka drobiazgów. Ale samochód, w którym się Polacy zakochali rzeczywiście, bo był tani, a łatwo było nim się poruszać, łatwo było nim zaparkować. Więc rzeczywiście Polacy się zachwycili tym samochodem. To był samochód, który Gierek nam, można powiedzieć, że załatwił od Włochów, wykupując licencję właśnie na ten model. Takim sukcesem już niezwiązanym bezpośrednio z działalnością naszych rządzących były sukcesy sportowe, na przykład no, sukces naszych piłkarzy na mundialu w roku 1974, sukces naszych olimpijczyków w Monachium na olimpiadzie w roku 1972, później w Montrealu w 1976. Mamy po prawej stronie, zobaczmy na zdjęciu, Mirosława Hermaszewskiego, który jest naszym pierwszym rodakiem, który poleciał w przestrzeń kosmiczną, oczywiście dzięki współpracy z Rosjanami. Więc tutaj wiele, wiele sukcesów, takich powiedzmy, że spoza polityki. No i pojawiły też się w Polsce Peweksy. Peweks, czyli taki sklep, gdzie można było kupić towary z zachodu, których normalnie w polskich sklepach nie było, ale za te towary trzeba było płacić walutą inną niż złotówki, czyli walutą obcą. Najczęściej to były dolary, marki, franki, ewentualnie tak zwane bony towarowe, czyli bony PKO. Czyli tutaj Polacy mieli też dostęp do pewnych produktów ze świata zachodu, ze świata, który znali tylko z filmów oglądanych w kinach, z filmów zachodnich, na przykład dżinsy, na przykład guma do życia amerykańska, na przykład perfumy zachodnie i tak dalej, i tak dalej. Gierkowi też się udało zaprosić do Polski ważnych dyplomatów ze świata zachodu. Wystarczy wspomnieć, że Polskę odwiedziło aż 3 prezydentów amerykańskich w tamtym czasie: Nixon, Ford i Carter. Tutaj widzimy na zdjęciu Gierka wraz właśnie z prezydentem amerykańskim w Krakowie. W tle widać sukiennice, które są remontowane, czyli to rynek krakowski. Polska też zaznaczyła bardzo mocno swój udział w pracach ONZ, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i bardzo też dużym sukcesem było to, że udało się stworzyć w Europie KBWE, czyli Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej, w Europie w sensie. I no, to był taki sukces, dlatego że no, było to dążenie do tego, żeby jednak uniknąć w przyszłości III wojny światowej między Blokiem Wschodnim i krajami zachodnimi. A więc był to sukces, można powiedzieć, w dążeniu do utrzymania pokoju w Europie. No i Polska uczestniczyła też w pracach KBWE, więc to wszystko na pewno należy zapisać
jako taki wizerunkowy plusik, prawda, jeżeli chodzi o rządy Edwarda Gierka. Ale ta idylla, taka pozorna idylla, można powiedzieć, musiała się wcześniej czy później skończyć. Skończyła się mniej więcej w połowie rządów Gierka. W 1976 roku nastąpiło to, co Gierek odwlekał. Gierek dobrze odrobił lekcję wynikającą z rządów jego poprzednika, czyli Gomułki. Gomułka stracił władzę dlatego, że podniósł ceny produktów spożywczych. To z kolei spowodowało te protesty na Pomorzu w roku 70. Kosztowało to Gomułkę fotel przywódcy kraju. Gierek odwlekał tak długo, jak mógł, podwyżki cen, ale w końcu już nie mógł dalej odwlekać i te podwyżki musiały nadejść i były skumulowane, więc były znaczne. To wywołało falę strajków w Polsce, przede wszystkim właśnie w tych trzech miastach, w zakładach z tych trzech miast, w Radomiu, w Ursusie i w Płocku w 76 roku. Te strajki zostały stłumione, tu widzimy strajkujących u dołu, zostały stłumione, oczywiście znowu nie obyło się bez użycia i zastosowania przemocy. Oczywiście wielu strajkujących zostało aresztowanych i mamy coś w rodzaju tutaj takiego zalążka opozycji, bo powstał wtedy KOR. KOR, czyli Komitet Obrony Robotników, założony przez m.in. Jacka Kuronia. Tutaj widzimy właśnie Jacka Kuronia na fotografii. Macierewicz czy Lipiński również byli współzałożycielami. Czym się zajmował KOR? KOR m.in. starał się chronić rodziny aresztowanych robotników, zbierać pieniądze na ich utrzymanie, ale też KOR starał się w sądach bronić tego działania robotników, czyli starano się uwolnić po prostu z więzień robotników albo nie dopuścić do ich skazania przez sądy. Po podwyżkach cen przyszedł czas na kolejną rzecz, która zachwiała tutaj naszym społeczeństwem, czyli wprowadzono kartki na cukier, a więc cukier był towarem sprzedawanym w sposób reglamentowany. W 1977 roku opinią publiczną w Polsce wstrząsnęła sprawa Stanisława Piasa, którego tu widzimy na fotografii. Powiedziałem, że KOR był takim, można powiedzieć, że taką obietnicą powstania jakiejś opozycji w Polsce. Pias był działaczem właśnie antykomunistycznym, był człowiekiem, który jawnie krytykował działalność rządu i w końcu tak się to nie podobało, już tak się naprzykrzał rządzącym, że postanowili go pozbawić życia. Takie były czasy, że władza mogła wszystko z obywatelem i Pyjas został zamordowany. W odpowiedzi na to studenci zaczęli zakładać własne organizacje, które miały wzmagać tą walkę z rządem naszym, socjalistycznym. Widzimy, że powstał SKS, czyli Studencki Komitet Solidarności. W tym samym roku 77 powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, w skrócie bardzo eleganckim ROPCIO. I w roku następnym powstały Wolne Związki Zawodowe, czyli WZZ. Wszystko to, co widzimy na tym slajdzie, można powiedzieć, że jest znowu taką próbą stworzenia opozycji wobec rządów socjalistycznych w naszym kraju. Przypomnę, że tak naprawdę nie dało się założyć partii, legalnie partii jakiejś opozycyjnej. W związku z tym mamy tutaj takie próby społecznych inicjatyw, oddolnych, obywatelskich inicjatyw, które miałyby tę lukę spowodowaną brakiem istnienia opozycji w Polsce wypełnić. Naukowcy, nauczyciele tworzyli też latający uniwersytet, czyli organizowali zajęcia, gdzie uczono o tym, czego nie pozwalała cenzura oficjalnie w szkołach istniejących. Czyli to był taki uniwersytet, można powiedzieć, że w drugim obiegu, nielegalny, szkoły nieoficjalne. Końcówka dekady Gierka to wybór naszego rodaka Karola Wojtyły na urząd papieża. Nastąpiło to 16 października 1978 roku. Kardynał Wojtyła przyjął imię Jana Pawła II i rozpoczął bardzo, bardzo długi pontyfikat.
Pierwszą jego pielgrzymką zagraniczną była pielgrzymka do Polski, która się odbyła w roku 1979. Wybór Polaka na urząd papieża był odebrany w kręgach socjalistów czy komunistów jako bardzo przykra sprawa, dlatego że znając religijność Polaków, komuniści spodziewali się, że papież Polak będzie w stanie teraz w jakiś sposób napełnić serca Polaków nową energią, zmobilizować ich znowu do walki o prawa człowieka. I tak też się miało stać. Podczas pielgrzymki do Polski Jan Paweł II w jednym ze swoich publicznych wystąpień wygłosił słowa, które przeszły do historii. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Czyli wielu ludzi uważa, że to jest taki apel do naszego narodu, aby Polacy jeszcze raz spróbowali walczyć z komunizmem, z socjalizmem, aby ludzie zaczęli się upominać o swoje prawa, o swoją godność, aby zrobili coś, aby przywrócić właśnie naszemu narodowi odpowiednie miejsce, odpowiedni ustrój, odpowiednie warunki życia społecznego. Niektórzy uważają, że te słowa miały zainspirować Polaków do stworzenia związków zawodowych Solidarność, NSZZ Solidarność, i miały się też przyczynić te słowa do obalenia całego systemu właśnie socjalistycznego w naszym kraju.